praktykami poszła świetnie. Mam nadzieję, że wszystkie były zadowolone. Była spora różnica wiekowa, ale myślę, że piosenki wszystkie się spodobały. Widać było u dzieci zaangażowanie w zajęcia. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdą na zajęcia. Bardzo fajne, dużo ruchów jest, można robić co się chce. Zumba jest innym tańcem niż salsa, jazz, hip-hop. To jest połączenie wielu stylów. Jest to połączenie hip-hopu, belly dance, wielu rzeczy. Strasznie się zmęczyłam, ale było fajnie. Chyba najbardziej mi się podobał też ten z krokami belly dance i Coca-Cola. A dlaczego? No nie wiem, takie to... No miałam wrażenie, że to jest strasznie głupie i jednocześnie fajnie. Zumba jest dla mnie bardzo ważna. Zumba ma latynoski klimat. Jest to połączenie tańca i aerobiku. Zumba potrafi wydobyć z nas to, co najpiękniejsze. Coś w stylu tańca brzucha. Możemy pokazać siebie, pokazać swoją energię. I to mnie najbardziej uwodzi w zumbie właśnie. Zumba, ha! Zumba, zumba, ha! Dobra, okej. Żaneta jest świetna, taka zwariowana. Teraz żałuję, że nie pojechałam na obóz karaibski, żeby mieć z nią zajęcia. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taniec jest dla mnie sposobem na życie. Jest dla mnie receptą na szczęście. Dzięki tańcu odnajduję siebie. Też mogę zarażać swoją pasją swoje uczennice, kursantki. I cieszę się, kiedy odnoszą sukcesy. Chciałabym podziękować Jasmin Mazlum, która urodziła się w Syrii i była moją pierwszą instruktorką. Ona przekazała mi najważniejsze techniki, informacje na temat tańca brzucha i do końca życia będę jej za to wdzięczna.